Wyciek danych odkryto przypadkowo, zagrożone są personalia ponad 180 tysięcy Polaków. Użytkownicy portalu powinni natychmiast zmienić hasło, ich poufne informacje są w niebezpieczeństwie. Rozszyfrowanie udostępnionej bazy danych jest teraz banalnie proste. Wyciek danych wykryto przez przypadek, do sieci trafiło ponad 180 tysięcy. Haseł użytkowników popularnego serwisu. Wszyscy internauci korzystający z portalu powinni natychmiast zmienić dane dostępu do swoich kont. Ich personalia są poważnie zagrożone. Wyciek danych z bazy benchmark.pl ujawnił ponad 180 tysięcy haseł użytkowników serwisu Portal Benchmark. PL jest jednym z największych w Polsce serwisów o tematyce komputerowej i technologicznej. Stanowi własność spółki Computronic, a według badań Gemius/BBI, miesięcznie odwiedza go ponad 1 milion unikatowych użytkowników. Informacje o wycieku danych z portalu przekazał serwis dobreprogramy.pl, który przekazał, że Adam Hertle z Z3S przypadkiem odnalazł zrzut bazy Benchmark. PL w sieci. Z bazy serwisu wyciekły hasła ponad 180 tysięcy użytkowników. Plik dostępny jest już od miesiąca w serwisie Hashes. Org, stanowiącym poligon doświadczalny dla aspirujących trackerów, czyli osób zajmujących się łamaniem zabezpieczeń komputerowych. Serwis udostępnia zaszyfrowane paczki z wyciekami danych, na których włamywacze mogą szlifować swoje umiejętności. Z powodu wycieku danych z portalu benchmark.pl, każdy użytkownik serwisu powinien niezwłocznie zmienić hasło do swojego konta. Nie wiadomo, jak doszło do wycieku haseł z bazy portalu Benchmark. Plac niestety, w tej sytuacji personalia użytkowników serwisu są w poważnym niebezpieczeństwie. Część haseł jest zabezpieczona bardzo prostym algorytmem MD5, którego złamanie jest niezwykle łatwe. To oznacza, że dane mogą szybko wpaść w niepowołane ręce. 2. Druga fala koronawirusa i kolejny lockdown? Szef kancelarii premiera wyjaśnił, jakie plany ma rząd. 3. Wszyscy posiadacze konta w portalu benchmark.pl powinni natychmiast zmienić hasło i upewnić się, czy nowa fraza nie została wykorzystana w innym serwisie. Źródło: dobre programy.